Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Home Recording, czyli Wszystko się da. Dzisiaj będzie o stretchingu, czyli o rozciąganiu. Uwaga! Przed Wami! Może nie idziemy teraz tak dokładnie po kolei, bo było ostatnio o mikrofonach, o interfejsach, było już o takich zupełnie totalnych podstawach. Wypadałoby, żebyśmy teraz sobie coś nagrali przy użyciu mikrofonu, interfejsu albo gitary, ale pomyślałem, że pójdziemy może trochę inną drogą z tego względu, że pojawiają się komentarze, że te filmy troszeczkę tak za bardzo o podstawach mówią, a może pojawiłoby się coś konkretniejszego, ciekawszego. Natomiast ostatnio przeczytałem post jakiegoś młodego gitarzysty, który miał problem z tym, że riff, którym sobie tam wymyślił i nagrywał na swoim komputerze, nie do końca mu siedział w rytmie. Nie potrafił go zagrać tak idealnie rytmicznie, bo jeszcze mu jego technika i możliwości nie pozwalały na to. Natomiast chciał nagrać i zedytować w możliwy sposób, żeby brzmiało to jakoś fajnie już w miksie. I dzisiaj będzie trochę o stretchingu, czyli o wyrównywaniu tego, co zostało już nagrane względem osi czasu. Jest to rzecz, którą myślę, że można wykonywać raz na jakiś czas w ramach tylko takiej prostej edycji i poprawek. Nie chciałbym i myślę, że nikt z Was nie chciałby używać tego narzędzia docelowo do wyrównywania totalnie wszystkiego w całym miksie, żeby nie musieć się starać o to, żeby Twoja gitara czy Twój wokal był prawidłowo i rytmicznie nagrany. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie, które ma Ci pomóc wyrównać pewne drobne niedociągnięcia. I za chwilę pokażę Wam, jak to zrobić. Mamy już otwartą naszą aplikację. Chcę Wam pokazać, w jaki sposób można sobie troszeczkę poprawić swoje własne błędy. Chodzi dokładniej o wyrównanie w rytmie, w czasie nierównego nagrania. No w tym wypadku będzie to nierówne nagranie gitarowe. Chodzi o to, że te uderzenia, które Wam tutaj pokazuję w tej chwili myszką, one są nagrane nie do końca, zagrane są nie do końca w tym momencie, w którym powinny wybrzmieć. W tym celu włączymy sobie, ustawimy sobie takie metrum, żeby łatwiej nam troszeczkę było tutaj cokolwiek dopasować. Brzmi to mniej więcej tak, dla takiego ułatwienia, żebyście słyszeli tylko i wyłącznie to, co najważniejsze, poszywam tylko i wyłącznie gitarę i bębny. I jeszcze raz, i skupmy się tutaj na tym początku. Jak pewnie zauważyliście, w tym miejscu pojawia się totalny chaos. Może nie taki totalny, ale jest tutaj troszeczkę nierówno. Natomiast w tym miejscu riff już idzie no, stosunkowo fajnie. I chcę Wam pokazać, jak przy pomocy stretchingu w Reaperze można sobie wyrównać nieco te źle uderzone miejsca. Naszym punktem odniesienia będzie to, co jest nagrane prawidłowo. Zwróćcie uwagę, w którym miejscu pojawiają się te uderzenia. One powinny się zaczynają się tuż przed tą linią podziałki. Przed co drugą linią podziałki. I spróbujemy zrobić sobie dokładnie to samo tutaj. I w tym celu wyłączamy sobie magnesik, który nam wszystko wyrównuje do siatki. Zrobimy sobie troszeczkę jeszcze większe zbliżenie i spróbujemy postawić sobie stretch markery. Stretch markery to są takie punkty, w których będziemy łapać ten dźwięk i będziemy go rozszerzać, zwężać, przesuwać tutaj w czasie. Jak to zrobić? Można używać skrótu klawiszowego Shift plus W albo kliknąć prawym przyciskiem myszy w miejscu, gdzie chcemy postawić pierwszy stretch marker. I wybieramy sobie z opcji Stretch Markers Add Stretch Marker at Cursor. I tu stoi nasz pierwszy stretch marker. W tym momencie możemy sobie przesuwać, rozciągać. Ja to może pokażę Wam w takim oddaleniu, co się dzieje. To nie jest przesuwanie całą ścieżką. To jest ściskanie jej, rozciąganie w odpowiednich miejscach.
I teraz co zrobić, żeby nie rozciągać całej ścieżki, tylko pewne fragmenty? Trzeba sobie postawić trochę więcej tych stretch markerów, tak żebyśmy tylko ściskali konkretne miejsca. Postawmy sobie tutaj, ja używam skrótu Shift plus W, powstał kolejny. I postawmy jeszcze tutaj, Shift plus W. I w tym momencie, przesuwając tylko w tym miejscu, przesuwam tylko ten dźwięk. Analogicznie mogę zrobić to z pozostałymi źle uderzonymi momentami, ale chciałbym zacząć może tutaj od tyłu, dlatego że mamy tutaj bardzo fajny punkt odniesienia. Tak powinno wyglądać prawidłowe uderzenie. I powinno ono być dokładnie tak jakby na środku tej linii podziałki. Więc postawmy sobie kolejny stretch marker tutaj i kolejny tutaj, i jeszcze jeden tu i jeszcze jeden tu. I w ten sposób spróbujemy z tego uderzenia, które tutaj jest ewidentnie nie w rytmie, coś ulepić. I z kolejnego. Widzicie, o co chodzi? Mam nadzieję, że to troszeczkę poprawi. Tu nie stawiam już kolejnych, bo wcześniej postawiłem sobie, więc w tym momencie, jeżeli tutaj rozciągam to miejsce, to automatycznie on mi nie przesuwa tych dalszych elementów, które są za wcześniej postawionymi stretch markerami. I zobaczymy, co z tego wyszło. No jest troszeczkę lepiej. A dla porównania pokażę Wam, jak było wcześniej. Nie sugerujcie się brzmieniem gitary, bo mam tu po prostu na osobnej ścieżce skopiowany ten sam ślad, ale puszczony przez inny wzmacniacz. I może spróbujmy tak. W lewym kanale będzie poprawione brzmienie, a w prawym będzie to stare, nierówno nagrane. Może sobie założymy pętlę tutaj na ten krótki moment. O, w tej chwili już możemy sobie wspomóc się magnesem. I spróbujemy ten moment zapętlić. I raz jeszcze. Fałszywe nagranie. I poprawione. Tutaj jeszcze można byłoby troszeczkę poprawić. Myślę, że to uderzenie powinno wejść jeszcze minimalnie wcześniej. Jeżeli coś ci nie wychodzi, albo gdzieś popełnisz jakiś delikatny błąd, złapiesz nie w tym miejscu, naciskasz Ctrl-Z i wracasz do poprzedniego ustawienia. Ja w tej chwili zapomniałem sobie znowu odznaczyć tego magnesika, który mi wszystkie stretch markery próbuje w momencie, kiedy nimi ruszam, dociskać, w momencie, kiedy jest włączony ten magnesik oczywiście, do linii siatki, a tego w tej chwili nie chcę. Chcę poruszać się płynnie, dlatego że pewne tutaj elementy są źle zagrane i muszę je wyrównać w 100% manualnie. Myślę, że teraz jest znacznie lepiej. I tak w ten sposób można sobie troszeczkę ułatwić pracę w momencie, kiedy na przykład, tak jak ja, jesteś jeszcze słabym gitarzystą i nie do końca wychodzi ci trzymanie rytmu, skupiasz się na innych rzeczach, a chciałbyś nagrać fajnie brzmiący kawałek. Można dużo rzeczy sobie zedytować, ale oczywiście skupiamy się na tym, żeby w pierwszej kolejności szlifować swoją technikę i starać się to dobrze i równo zagrać, bo nie wyobrażam sobie tą metodą poprawiania całej ścieżki i każdego miejsca, gdzie no, jest coś nagrane źle, nierówno. To nie o to w tym chodzi, to jest tylko narzędzie, które ma poprawić, delikatnie skorygować pewne błędy. Tego samego narzędzia można używać do poprawiania źle nagranych ścieżek wokalowych.
a w zasadzie do wyrównywania pewnych niuansów i takich niedociągnięć. I tak na przykład, jeżeli nagrywasz dwie ścieżki tego samego wokalu, jak robią bardzo często raperzy, praktycznie zawsze ta druga ścieżka ma takie miejsca, gdzie no nie wchodzisz idealnie w beat, albo nie wchodzisz idealnie w, tak samo jak w poprzedniej ścieżce, z pewnymi momentami, i wtedy trzeba jedną z tych ścieżek czasami troszeczkę wyrównać do tej, w stosunku do tej pierwszej, z tego względu, że no pojawiają się takie rozjazdy i w całości miksu brzmi to jakoś tak troszeczkę momentami chaotycznie i nierówno. I to jest, powtarzam, świetne narzędzie do tego, żeby po nagraniu, zanim się jeszcze założy milion wtyczek, wyrównać troszeczkę miks, takie pewne niedociągnięcia, a dopiero później bawić się w zakładanie efektów. Zacznij od tego, żeby twoje ścieżki przygotowane przez ciebie były równe, siedziały w odpowiednich miejscach, miały odpowiednią głośność, a dopiero później zaczynaj bawić się wtyczkami. I to już wszystko w tym odcinku. Standardowo, jak zawsze, zapraszam was do sklepu 9metrów.pl, gdzie kupicie czapeczki, bluzy, koszulki, a oprócz tego fajną muzykę niezależnych wykonawców. Kupcie sobie którąś z tych płyt, pomożecie tym ludziom, pomożecie też mnie. Wesprzecie nas finansowo, a my będziemy wykonywać nowe, kolejne, coraz lepsze rzeczy. Cześć, trzymajcie się, do następnego odcinka.